Cześć wszystkim, pozdrawiam z tarasu. Dzisiaj zajmuję się brzuszkiem. Mam nadzieję, że już jesteście po rozgrzewce. I zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to ruski twist. Sylwetka jest prosta, mięśnie brzucha delikatnie wciągnięte i spięte. Ciało odchylamy, ręce układamy przed sobą. Możecie mieć jakiś kawałek ciężarka, butelka, cokolwiek i przerzucamy. Hop, hop. Takie jedno powtórzenie, czyli lewa i prawa, to jest jeden. I robimy takich 20. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 oddechów odpoczynku, tak jak za każdym razem. Pokażę bokiem. Sylwetkę mamy prostą, nie taką załamaną. Dobrze. Nóżki oparte. Kto ma problem z całej stopy trzymać, możecie lekko dalej. Sylwetka prosta, mięśnie brzucha spięte. Druga seria. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Jeżeli jakikolwiek z ćwiczeń sprawia Ci ból w kręgosłupie, pamiętaj, że to prawdopodobnie oznaka jakichś zwyrodnień, ewentualnie jakichś niepotrzebnych napięć i prawdopodobnie oznaka słabego brzucha. Więc po prostu musisz zmienić dane ćwiczenie na inny rodzaj brzuszków, żeby nie doprowadzać do drażnienia jakichś nerwów. I trzecia, ostatnia seria i zmieniamy ćwiczenie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ostatni i 20. Teraz przejdziemy do deseczki, zrobimy ją 3 razy po 30 sekund. Nóżki razem, złożone i trzymam. Pamiętaj, żeby plecy nie były wygięte, tylko ładnie bioderka podwinięte, pośladki spięte i brzuch napięty. Jeszcze 10 sekund.
Odpoczywam. Jeżeli dana sekwencja jest zbyt prosta, po prostu wydłuż czas, wydłuż ilość powtórzeń i ilość serii. I tak za każdym razem trochę dłużej, trochę więcej i mięśnie brzucha ładnie będą ćwiczyły. Jeszcze 5, jeszcze 4, 3, 2 i 3. Czas leci. Zaproś dziecko do zabawy. Może siedzieć u ciebie na plecach, może przechodzić pod tobą. Mój obecnie w tej chwili śpi. 3, 2, 1. Odpoczynek. Tym razem troszeczkę, tak jak poprzednim razem ćwiczyliśmy deskę, trzymaliśmy dłużej. Tym razem jest trochę krócej, dlatego że będziemy jeszcze trzymać deskę bokiem na jedną stronę, deskę na drugą stronę, więc żeby za mocno nie zmęczyć Twoich barków, teraz deska trochę jest krócej. Ok. I trzeci raz. I trzymamy. Im mocniej będziesz spinać mięśnie brzucha, mocno podwijać pod siebie kość ogonową i biodra, tym mocniej poczujesz pracę mięśni. Jeszcze 5, 4, 3, 2 i 1 i kładziemy się. Teraz nóżki będziemy sobie trzymać w ten sposób. Ręce podpieramy lekko głowę. Nie będziemy trzymać jej tu i szarpać, tylko delikatnie. Nie masz siły, możesz sobie położyć nóżki. Będziemy robić malutkie spięcia mięśni brzucha i delikatnie się rozluźni. I znowu spięcie i delikatny luz. Tutaj pod plecami nie ma żadnej szczeliny. Nie pracujemy tak. Hop, hop. Tylko cały czas plecy w całości dotykają. I robimy 3 razy po 20. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i 20. 5 oddechów. Nóżki w górę i robię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Już tylko 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i znowu 5 oddechów.
I jak trzymanie nóg na ziemi jest mało, to jest za słabe. Prostujecie sobie nóżki, naciągacie je mocno na siebie i tak samo, króciutkie spięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i dwadzieścia. Przechodzimy do deseczki. Będziemy na zmianę robić. Raz jedną stronę, raz drugą. Teraz deska bokiem. W wersji prostszej możecie się podeprzeć w taki sposób. W wersji trudniejszej są obie nogi proste. I trzymamy 30 sekund. Możemy sobie trzymać nogę na nodze. Hop. A możemy po prostu się podpierać, jeżeli będzie bark bolał. Tutaj mocno angażujemy bok. Jeszcze 15. Jeszcze 10 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Tutaj z oddechami nie będziemy się bawić, po prostu zmienimy stronę. To będzie nasz odpoczynek. Hop. Ustawiamy się i trzymamy. Mógłbym się od razu obrócić na drugą stronę, ale ja nie będę pupy pokazywał. Mamy jedną stronę zaliczoną, robimy drugą. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. No to pierwsza seria jest za nami. Jeszcze dwie. I 5, 4, 3, 2 i 3. Deska jest bardzo fajnym ćwiczeniem. Tylko bardzo duża część osób narzeka na bóle w barkach, na słabsze ręce i dlatego w wielu przypadkach deska powoduje pracę mięśni brzucha, ale bardzo duża część osób czuje bardziej ręce niż brzuch. Jeszcze 3, 2, 1 i zmiana. Przez to zacząłem gadać, nie widziałem dokładnie, która godzinka była. Jak za krótko trzymałem, to wybaczcie i trzymam. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Hop. I ostatnia seria. Hop. Chwilka. Żeby było milej dla waszej ręki, trzymamy. Możecie sobie podłożyć coś pod łokieć, pod przedramię. Coś miękkiego najlepiej. Będzie wtedy dużo, dużo wygodniej. Jeszcze 15 sekund. Zaczynam się trochę telepać. 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony. Trzy, dwa, jeden i trzymamy.
jeszcze 15 sekund. Przejdziemy zaraz do whole body. Ale zaczniemy od martwego robaka. Dlatego, że martwy robak jest fajnym wyjściem do tego drugiego ćwiczenia. I przerwa. I następne ćwiczenie. I teraz tak, jeżeli whole body, czyli jakby odwrócona deska, można powiedzieć, jest zbyt trudne, to proponuję bardzo skupić się na pierwszym ćwiczeniu, jakby na wstępie, dlatego że jeżeli znowu będziecie źle trzymać tą pozycję, to to spowoduje nie trzymanie pozycji mięśniami, a trzymanie po prostu kręgosłupem. I martwy robak wygląda w ten sposób, że plecy są wprasowane w ziemię, ręce są wyciągnięte wysoko, mięśnie brzucha delikatnie wciągnięte i sięgamy do nieba. Jeżeli ta pozycja nie sprawia Wam żadnego problemu, to możemy zacząć próbować przechodzić do drugiego ćwiczenia, do whole body, czyli odsuwać nóżki i odsuwać ręce. I to ładnie wpływa na właśnie napięcie mięśni brzucha i bardzo ładnie je ćwiczy. Przy tym ćwiczeniu, jeżeli dłużej będziecie chcieli utrzymać bądź wykonywać je częściej, bardzo często dochodzi do napięć w odcinku szyjnym, dlatego możecie skupić się na spięciu, odsunięciu nóg i podpieraniu głowy sobie paluszkami. I my zrobimy dzisiaj martwego robaka z takim malutkim wstępem do whole body. I zrobimy to 3 razy po 30 sekund. 3, 2, 1. Hop. Odsuwamy lekko nóżki, ręce wysoko i trzymamy. Jeszcze 15 sekund. Jeżeli zaczną Wam plecy się odrywać, to znaczy, że mięśnie brzucha są już bardzo zmęczone, nie mają już siły utrzymać pozycji i musicie cofnąć nóżki albo po prostu odpocząć. I przerwa. I druga runda. Jeszcze 15 sekund. Jeżeli się zdarzy, że podczas odsuwania zrobi się tak, i może dam radę trzymać, ale na plecach takich wygiętych, to też już jest błąd. I przerwa. I ostatnia, tak jak powtarzałem, jeżeli dane ćwiczenie sprawia ból jakikolwiek, to po prostu nie róbcie danego ćwiczenia. Znajdźcie zestaw ćwiczeń na mięśniu brzucha, który powoduje pracę mięśnia, a nie ból, i wykonujcie. Dopiero po jakimś czasie, jak wzmocni się brzuch, to będziecie mogli pewnie zacząć inne robić ćwiczenia. O, zacząłem gadać za dużo. I trzymam. Jeszcze 15 sekund. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Całe ćwiczenia, pomijając moje gadanie, podejrzewam, że zajmą Wam jakieś 15 do 10 minut. Oczywiście, jeżeli ktoś wydłuży ilość powtórzeń bądź ilość serii, no ten czas się automatycznie wyciągnie. Ale
Sam taki króciutki zestaw na poranek uważam, że wystarczy. I mam nadzieję, że wprowadzając nową rutynę dnia, wpłynie na Was to pozytywnie. I do zobaczenia na następnym filmiku.